Cześć siemanko, piąteczka, witajcie mordeczki, z tej strony oczywiście Bolkowskie, znaczy Mafia Solec i witam was bardzo serdecznie po długiej przerwie na moim kanale i lecimy sobie z kolejną odsłoną kotlet i klops, znaczy Cattle and Crops. Bardzo długo mi nie było i tak nie wiedziałem z czym wrócić, chłopaków nie ma, tak nie było zbytnio czasu na farminga, dzisiaj mam wolną chwilkę. I tak postanowiłem zrobić coś z niczego. Nie chciałem robić wcześniej 3 odcinków i postanowiłem, że zrobię sobie jeden fajny odcinek. Jak widzicie, chyba nawet i mój towarzysz w grze tutaj no dawno nic nie robił i się tutaj przeciąga. Mordeczki, chciałem was z góry przeprosić, że no troszeczkę czasu było przerwy, ale to wszystko spowodowane było pracą w polu, ale mniejsza z tym, o tym sobie pogadamy na pewno. Dzisiaj lecimy, no naprawdę gra zaczyna się rozwijać, jak na razie nie mam lagów, pewnie oczywiście biorąc misję coś może się pojawić, ale jak na razie jest naprawdę bardzo płynnie, co mi się podoba i sami pewnie możecie zauważyć. Może niebawem jakieś odcinki w 60 fps-ach zacznę sobie tworzyć, ale dobra, mniejsza z tym. Na początek, jak widzimy, mamy Klasa, Ariona, tego co było od samego począteczku, i mamy Damana, opryskiwacz, który jest nowością. Kilka nowości mam jeszcze tutaj z tyłu i chyba zaraz od razu wam pójdę je pokazać, bo postanowiłem, że nie zrobię tak jak wszyscy inni, w ogóle będę brał misji itp. itd. Zrobię sobie to wszystko po swojemu. Oczywiście tutaj Mercedes stoi pod wiatą, powodzi się, tak, bogactwo, Mercedes pod wiatą stoi, nawet niezakryty, dach przecieka, jak deszcz pada. No pług i talerzówka to pamiętacie. I mamy tu stapel, jest to Beczkowóz, bardzo podobny jak w farmingu. Co my mieliśmy w farmingu? Co to było za... My też taki coś, my garanta mieli chyba. I Hammer, jest to chyba jedna z najnowszych aktualizacji, to była chyba jako ostatnia. Najpierw był opryskiwacz, Beczkowóz i właśnie siewnik. Postanowiłem, że sobie właśnie to wszystko poustawiam i zaczniemy po swojemu. Czekajcie, zobaczę, która godzina, żebym ja zdążył to dzisiaj wam jeszcze wydać i w ogóle. Zaczęliśmy sobie, przypuśćmy, 50 po, tak? Ustalmy, że tak było. I może na sam początek od razu pobawimy się z opryskami. Zobaczymy w ogóle, czy mi przyjmie misję. Nie bawiłem się dawno, więc mam nadzieję, że nie zapomniałem. Dobra, czekajcie. Na pewno sobie rozłożymy to. Schodki to dopiero rozłożymy, jak będziemy już podjeżdżać. Dobra, jesteśmy sobie w środeczku. Możemy zamknąć drzwi. Odpalamy. Cattle and Crops, kurczę. A, tu drzwi, ja już myślę, że coś będzie można zrobić. Dobrze, że tu były otwarte od hali drzwi. Dobra, mniejsza z tym. Kierownica podczepiona, pedały nasmarowane. Już troszeczkę lepiej chodzą. Mam nadzieję, że nie będą aż takie głośne, jak to w ostatnim czasie było przed wyjazdem. Powiem wam, chwila roboty, ale będzie trzeba chyba to rozebrać i ogarnąć to na spokojnie. Powiem wam, że naprawdę, gdy ta gra będzie mi płynnie chodzić, te misje, to wszystko, nie będą mi do niczego potrzebne. Myślę, że to będzie naprawdę kozak gierka, nie? Strasznie mi się podoba i mam nadzieję, że wam też. Dobra, tutaj mamy zbiornik na opryski. Czekajcie, czy ja mogę sobie go... O, co to takie jest? Takie... A, widzisz, Angelika. Stopka! Dobra, mniejsza z tym, ja sobie wysiądę na chwilkę. Sprawdzić tylko, czy ja mogę podpiąć to automatico. Tico, tico, erotico. Nie da się niestety. Cofnę sobie dalej i napełnimy to po prostu z kabiny, tak jak to trzeba zrobić. Momento. Patrzcie, jak to wszystko ze sobą współgra. Patrzcie, czekaj, co to jest? Aha, mogę odczepić. Dobra, spoko. Nic, tak tylko sprawdzam sobie. Wybieramy oczywiście nasz opryskiwacz i zobaczcie, mordeczki, sobie, jak to kozacko wygląda. Wszystko nam się podczepia, napełnia nam się. Tutaj będzie można co zamknąć. Dobra, stop. Stop. Ale wąż puścił dziwnie. Zamkniemy sobie to i pojedziemy coś pryskać. Tylko na upiew musimy sobie znaleźć teraz misję. I czekajcie, nie pamiętam jak to było, ale zaczynam się tu bawić. I ostatnio teraz przed chwilą odkryłem, że jest i sprzedawanie, też kupowanie. Także naprawdę można się pobawić. I co powiem wam, myślę, że kolejną rzeczą, jaka pojawi się, będzie coś właśnie ze żniwami związane. Tak mi się przynajmniej wydaje. Czekajcie, gdzie to jest? Ej, ja bym mógł sobie kupić pole. Ej, czekajcie, jak ja kupię, to ciekawe, czy ja nie będę mógł sobie sam uprawiać tego. Tylko teraz potrzebuję mapy. Mapę, gdzie jest mapa? Czekajcie. O, jest mapa. I teraz czekajcie, jeżeli ja kupiłem sobie pole, tylko nawet nie wiem, które to jest moje pole. Szkoda, że to się jakoś nie zaznacza. Task quest... O, tutaj są. Kultywator to nie. Orko... Czekajcie chwilę. Jest, są opryski. Ja bym sobie wziął, czekajcie, nie, moment, dajcie mi chwilkę mordy. I co jeśli dokończając tamto, to myślę, że następną rzeczą jaka będzie, pojawi się coś... O, jest, patrzcie, mam startem. Możecie teraz dostać lagów. Nie jest aż tak tragicznie. Ej, serio? Czemu mi nie napełniło tego? Ja ostatnio jakoś inaczej to miałem. Czekajcie, nie chcę robić misji. Ogólnie przemienimy się w lotnika. Co jest? Czekajcie. Nie, nie mogę szybko latać, czekajcie. Nie wiem, co się stanęło się. No ja nie chcę misji na pewno. Czekajcie, da się anulować tą misję? No. Jezu, ile tu jest opcji, będzie można się bawić naprawdę z tą grą. Ja się pogubił, ja. Jest, quest. Active. O, dobra, odpuszczamy sobie misyjkę. O, siemandero. Dobra, ale tutaj coś mamy, jest do oprysku kukurydza, dobra. Mniejsza z tym. Mogę sobie jechać pryskać, także spoczko. Ja zaraz pokupuję sobie wszystkie pola i zobaczymy. Jeżeli będzie można siać już na wszystkich, to powiem wam, będziemy się bawić teraz z Cattle and Crops. Poczekamy sobie jeszcze na jakąś jedną, dwie aktualizacje i może jakaś seria już wreszcie się z tego wszystkiego pojawi. Czemu się odczepił ten? Czekajcie. Muszę to zrobić z zewnątrz, nie mam pojęcia czemu. Rozkminiam sobie tą gierkę. Dobra, spoczko. Kurde, nisko mam ten fotel. Nie wiem czemu, nie mogę go jakoś przestawić tak na o wiele wyższy. Jedzie mi tu coś? Jedzie, a kierunków nie mam ustawionych. Nie, niestety nie ustawione mam jeszcze wszystko. Bo mi się zrestartowały, że tak powiem, poprzednie. O, tam wypadek chyba. A co to takie tu niepodstemplowane? Nic. Znaków nie ma, sygnalizacji drogowej brak. Furgonetka stoi bokiem. Proszę, proszę, proszę. Jakim cudem ona tak wjechała? Dobra, mniejsza z tym. Wchodzimy sobie do środeczka, zjeżdżam na pole, no i może uda mi się wreszcie dokończyć. Chodzi mi o to, że mam nadzieję, że w kolejnym pojawi się już coś ze żniw. A dlaczego? Ponieważ teraz dostaliśmy praktycznie wszystko do uprawy. I zobaczcie, jak po kolei dostawaliśmy pług, talerzówka, jakieś opryski. Fakt, że powinna być pierwszy powinien być Beczkowóz. Dobra, rozkładamy. Naprawdę bardzo fajne animacje tego rozkładania, tego wszystkiego. Dość sporo opryskiwać jak na sam początek. Ok, i czekajcie, tu na pewno jest... Patrzcie to mi się najbardziej podoba, nie? Nie od razu się załącza wszystko. Patrzcie, wyłącza się środek i dopiero ostatnie lance przestają pryskać. No to jest widać, że komuś zależy, żeby coś fajnego zrobić. Tempomacik sobie ogarnąłem. Co nie moje pole? Poczekajcie, ja to kupię. Dobra, odpryskajmy kawałek i zobaczmy, czy jak kupię, to czy mi to pole się zrujnuje, że tak powiem. A jeżeli bym jechał ścieżką, czy ja będę gniótł dalej? O, będę gniótł. Nie, nie gniotę. O, kozak. Tylko szkoda, że ta kukurydza rośnie tak niesymetrycznie. Coś dziwnie to wygląda. Nie wiem, naprawdę mam nadzieję, że to poprawią, coś z tym zrobią. Dobra. I teraz moment, kupię wszystkie pola, trudno. Raz się żyje na tej polskiej wsi. O, bank jest, proszę bardzo. Nie mogę, nowa lokata, ale mógłbym coś założyć. Moje pola. Patrzcie, tu wszystko jest rozpisane. W szoku jestem, naprawdę kupę kawał roboty. To nie będzie tak jak w farmingu. Tutaj trzeba o wiele więcej czasu poświęcić na tę grę na pewno. Jest tyle opcji nieprzypisanych na początek. Wiecie, że ja teraz dopiero połowę rzeczy poznajdowałem. bo sobie sam poprzypisywałem to wszystko. No okej, pole mi nie znikło, jakieś błoto mamy na polach, także zaraz będziemy sobie testować. Prawdopodobnie jest to wersja jeszcze beta, więc nic nie zadziorgo nam. Uuu! Ej, mordy! To było wcześniej? Ej, tego nie było wcześniej chyba. Że błoto nam tak leciało. Nie wiem, może dlatego, że kupiłem to pole, nie mam zielonego pojęcia. Patrzcie. Aha, dobra, przepraszam za tą symetryczność. To jest po prostu przez to, że mam lekko słabszą grafikę ustawioną, bo nie chcę, żeby mi tu coś lagowało. Ale spoczko, jeśli chodzi o to, to całkiem w miarkę. Kurczę, już jakiś zalążek jest na pewno. Dobra, złóżmy sobie to. Jak to było? O, dobra, mam. Czekajcie, ja sobie poprzekładam takie najważniejsze rzeczy, bo chcę coś sprawdzić. Dałem sobie na kierownicę. Już nie pamiętam, czy w poprzednich odcinkach tak było dodawane to, czy też nie. Beka, na pewno napęd na 4. Czekaj, moment. Na pewno sprawdzę sobie światła. Wow. Wszystko działa jak najbardziej. Ale koguciory fajne. Spoko to wygląda. Czekajcie. Ja tu już nic nie widzę. A, kierunki! To nie, to już źle kierunki podpisałem, ale spoko. Dobra, ważne, że są. Spadamy sobie na farmę. Nie wiem, co tu się dzieje. Coś... oni testują chyba. Ale mniejsza z tym. Dobra, jedziemy sobie... Jeżdżamy, no bo co tu w opryskiwaczu więcej pokazać? Bardziej chciałbym się skupić właśnie na siewach, jakichś duperelach i też, żeby ten odcinek długi nie był zbyt długi. Kurczę, jakieś roślinności chyba nowe pododawane. Jestem w szoku, co tu się dzieje z tą grą. Zaraz zobaczymy, jak to jest. Jeżeli ja kupiłem sobie pole, czy dalej mi coś tu będzie wyskakiwać? Musimy stąd sobie jechać, bo tutaj zaraz będziemy się napełniać. Dobra, myślę, że spoko. Siądźmy, zgaśmy. Jest git. Dobra, spadamy do naszego jakże przecudownego Mercedesa klasy E. Także mordeczki, mam nadzieję, że powoli ta aktywność będzie z czasem wracać. No bo na razie pracy mam dużo, nie będę ukrywał. A to u Krzysia, a to u siebie, jeszcze u swojej dziewczyny będę musiał kilka rzeczy zrobić, pomóc. Także no schodzi się. Patrzcie, włączanie, wyłączanie napędu. Zajebista sprawa. Wszystko, wiecie, tip-top działające. Dobra, bez zbędnego. Najpierw rozdajemy sobie gnojowicę, bo chcę zobaczyć, co chodzi z tą gnojowicą, jak to wygląda, czy są jakieś animacje, czy też nie. Przejedziemy się właśnie, chyba to jest biogazownia, tak mi się wydaje, albo gospodarstwo, z którego na pewno będziemy sobie zabierać... Czekajcie, powoli, jeszcze. Dobra, mamy to. To też szkoda, że tak się odpina. Patrzcie, stopka się podnosi na spokojnie, powoli. Dobra, pojedziemy sobie... Czekajcie, to chyba jest... gdzieś tam. Jo, tam jest jakiś budynek, to powinno być tam, dobra. Ale ma ciężko. Nie wiem, czy to mi się tak wydaje, czy serio tak jest. Pobugowały mi się te takie... Jak sami widzicie, do klikania. Patrz. No, myślałem, że to skrzyżowanie jest zbugowane, bane. Siema, Eniu. Dobra, daj mi sobie światło jakieś. O. Stoimy krótkie. Podziękował za przepuszczenie. Ole, poszedł ładnie. Nie no, kurde, tak się nie mogę doczekać, choć ta mapa mi nie leży. Ogólnie taki styl tej mapy, ale gra będzie kozak, jeżeli będzie mu na swoje modyfikacje tworzyć i w ogóle mapy jakieś. Kurczę, naprawdę powiem wam, że jest gitara siema, nie? Strasznie mi się to podoba. No i mam nadzieję, że teraz już niebawem, tak od października, na pewno będzie więcej czasu. Jak już obrobię się w polu ze wszystkim, od października lecimy sobie tak na fest z kanałem. Przynajmniej mam taką nadzieję. Nowe serie, na pewno FIFA, Formuła, nie wiem, Monopol, na pewno bardzo dużo Dużo fajnych nowych serii ekipowo porobimy sobie. Zobaczymy, czy wróci w Request, zobaczymy, jak to tam będzie się ogarniało, bo no jest pobugowany ten Request, jak nie, to wróci singiel. Będziemy chcieli MP, no bo to głównie ta gra na MP fajnie, na pewno jakiś euro, tak, ATS będzie. Będzie tego dużo, nie tylko samego farminga, tak? Chcę, żeby naprawdę było sporo tych rzeczy. Mam nadzieję, że ty skręcasz, Andrzeju. No dobra. Nie musiałeś skręcać nawet, jeśli nie chcesz. O, nie chciałeś. Dobra, stop, teraz węgorz. Ja nie wiem, bo nie oglądałem, nie wiem, gdzie to się napełnia. Tu jest jakaś pompa. O, dobra, dobra, dobra. O, jest, pa, działa. Beka. Ja pierdzielę. Szacun, nie? Naprawdę szacun dla nich. Coś tylko... Nie no, tyle ton to się nie obniży na pewno. A czy są jeszcze jakieś pojemniki? Czekajcie. Nie, jeszcze nic takiego tutaj nie mogę zauważyć, ale i tak mimo wszystko fajnie to wygląda. Dobra, stop. Kozak. W ogóle zajebiste obracanie jest w kabinie tego siedzenia. Jeżeli będziemy sobie, nie wiem, ciąć trawę, coś w tym stylu. Naprawdę kozacko to wygląda. Jestem w szoku, jaką tu miniaturkę będzie można zrobić. Także naprawdę będziemy sobie ciskać. W ogóle teraz, w ostatnim czasie, nie było czasu zbytnio na YouTube'a, ale coś tam się działo, coś tam się oglądało. Czyżby to zapowiedź jakiegoś następnej części beta? Czemu by nie? Mogłoby coś się pojawić z obornikiem związane. Jestem naprawdę mega ciekawy, jak to będzie wyglądać. Ale bardziej mnie ciekawią żniwa, nie? Bo nie wiem czemu, ale chciałem sobie zobaczyć, jak kombajn pracuje, jak te animacje, to wszystko będzie wyglądało. Jeżeli teraz te maszyny są tak poskryptowane, no to kombajn na pewno będzie miał, no, full options, że tak powiem. No, polecimy sobie na wprost. Zobaczcie, jaki ciężar czuje ta maszyna. Co my sobie tutaj lecimy? 21 na godzinkę tylko, normalnie to koło 30 ponad na godzinę bym sobie nim pocisnął. Czekajcie, jakieś pole. A, tam jest to do testowania. Dobra, niby wszystkie pola chyba mam kupione, także będziemy sobie zjeżdżać tutaj i zobaczymy, czy będę w ogóle mógł bez misji sobie wykonać gnojowice. Beczkowóz też ma? Też ma, kierunek taki ładny. O, tu jeszcze mam po kukurydzy. Także spoko jest, widzę na pewno sporo błota. Ale czy to będzie coś się działo, to tego wam nie powiem. Dobra, patrzmy, jak to się rozkłada. O kurde. Inaczej troszkę niż w farmingu, bo chyba tam od razu się rozsuwają całe. Spoko. O! Uuu, no to pięknie. Kurna, dziad. Ty. Stanął i go tuką. Ej, serio nie wiedziałem, że... Kurde. Ej, nie da rady nic zrobić? O ja pitole. Ty, ale... Moment. Mam pewien pomysł. Kupimy sobie ciągnik. Wiem, że to będzie nierealistyczne, ale... Ciekawe, czy jak go uderzę, to czy go przestawię, czy też nic się z nim nie stanie. Jestem naprawdę mega ciekawy. A co z tego, jak ja muszę do niego biec? Nie wiem, czemu tak wolno się podnoszę. Dobra, biegnij, Andrzej. Nie na nas kuśkę przez miedza. O, ludzie! Tego chyba nie było. Lub nie pamiętam. Poka go. Co ty masz w rękach? Pierdolę. O, myślałem, że zniknę. Fajny Janusz. Dobra. Ciśniem na pole. No, rozejrzałem się, żeby nie było komentarzy, a czemu nie patrzyłeś na przejściu? Czy nic nie jedzie, czy ciśnieć, żeby się nic nie stanęło? Dobra, jestem sobie w środku. Cyk. Cyk. Dobra, odpalaj Bizona. Czekajcie, wiecie co? Ja bym sobie może już od razu zabrał ze sobą siewnik. No, albo dobra, jedziemy go wydostać. Jak go nie wydostaniemy, będziemy się bawić dalej. Zobaczymy. Tylko gorzej jak ja się pustym utopię. To znaczy, że po prostu to błoto jeszcze nie jest... Nie no. Ule, błoto rozrzuca. O, tu przejechałem, spoko. Aha. Zobaczcie tutaj na tym polu od razu jak wpadł. Ja nie wiem, kto podpalił. O, coś się stanęło chyba. Ty, tu jest błoto, normalnie się zakopał, nic nie idzie zrobić. Ale to jest jeszcze chyba niedopracowane błoto. Klikłem podskok, to też sobie dopisałem, to ogólnie od samego początku w grze nie było. Jeszcze mnie zastanawia to, czy normalnie się da ten do tego sprzedać. Obydwa. I podjadę jeszcze raz. A nie, ja mogę respawna zrobić. Serio, patrzcie, nawet widać, który to jest. Spoko. Dobra, chociaż sobie patrzcie, poużywamy to. Ale jajca. Ej, no, naprawdę szacun teraz, nie? Nie wiedziałem, że takie coś można zrobić. Patrzcie, tutaj się nam w ogóle ten od nowa porobiło wszystko. Spoko jest. Ale chyba on jest za ciężki do naszego sprzętu. Ogólnie. To nie chce dalej jechać. Pa, zobacz, normalnie się zakopał jak ten. Dobra, moment. Jeszcze to zestartujemy. Czekaj, gdzie to było? Feld. Dobra. Nie wiem, co się stanęło. Dobra, i jego też zrespawnujemy. Czemuż to tak się stało? Dobra, jedziemy, zobaczymy. Nie wiem, czy on tam będzie stał teraz na gospodarstwie. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, gdzie tu się... No właśnie, ja wiem, jak to sprawdzę. Czekajcie, będzie zdjęcie poglądowe. Przecież zapomniałem, że mamy taką opcję. Wiecie co? Chyba nie zadziorgało. Ja pierdzielę. Nie wiem co... O, gdzieś ta beczka spada. O, jest. Really? Serio? Ty! Co tu się stanęło się? Jebnięty jakiś. Zwyrodniała niedźwiedzica. Dobra, nie ma naszego beczkowozu nadal. Nie, co się z nim stało. Czekajcie, ale zmułać się na tym odcinku. Co jest? No respawn. A nie, on stoi tu idzie. A jest, dobra, sorry. Pardon, monsieur. Ożoli bo. Ile my minut już mamy? Co? 15 minut odcinka, my nic nie zrobili prawie. No ale takie... No dobra, testujemy, tak? Wprawdzie, mówiłem, że to będzie coś innego niż zawsze. Wyciągnę to. Muszę to zrobić, przepraszam, ale nie chcę w tym błocie się... Jedziesz, galarzyna! Ole, to tam rozpycha. Boję się wjechać znowu. Spoko jest, idzie. Dawia Brunhilda. Ale na pełnej tu wszedł w to. Po prostu chyba ja się nie mogę zatrzymać, dlatego. Nie wiem, jak ja tu cofnę teraz. Ale poszedł z tym bez tego. Ona jest pusta chyba, wiecie co? No i ta. Wiedziałem. Serio? Fuck you. Nie bawię się w tym. Idę kupić ciągnik. Kredyt zapożyczony nowy. Poka mnie to. Ja chcę kupić, dealer. Kupuj siewnik. A w ogóle ile tu ma kuni? 130. 140, dobra. Kupujemy klasa. Kupujemy klasa i klasę my będziemy siać. O, chciałem drzew. A, takie tam. Serio? Dobra. Sprzedaj go. Nie wiem jak się przesiadać. Jak ktoś wie, jak mi pomoże w komentarzach. Bye. Dobra, przebiegniemy się znowu. Przypał trochę. Ale... Klikam tu, nie mogę się przenieść, no. W ogóle da się coś w mieście porobić ciekawego? Co tu mamy? Sklep. Mówika. Ryszard, Draniu, oddaj mi rower. Tak to bym podjechał sobie, zabrał rower mój. Dzień dobry. Ja chciał tylko trochę ponagrywać. Dobra. Właśnie, mordy, sklep ruszył na pełnej. Będziecie mieli linkacza w opisie. Piszcie jakieś ciekawe jeszcze pomysły, co tam w sklepie dodać. Duster chyba dodał jakieś nerkę. U nas naprawdę tanio, bo nerki po 20 000 chodzą. A u nas naprawdę, powiem wam, taniocha z nerką. Z tego co patrzyłem to tania, naprawdę, tania. O, co to skrzypi tak, to nieładnie. Dobra. Gdzieś nie było błota, tak? To trzeba tak to sprawdzić, że... A jedź pan, no. Panie, co pan? To jest wielkie. Ta, nie było nigdzie błota. Wszystko popadało i od nowa. Serio, teraz kukurydza gotowana. Kolba będzie po kolana. Teraz wszędzie kukurydza będzie ten? Do tego? O! Pięknie tutaj jedziemy. Nie. Fuck you. Czekajcie, ja przyjadę sobie na następne pole. Nie, też, że nie ma. Jest! To znaczy w sensie, że no nie ma. Się zakopiesz, nie? To nie gram w tą grę. Pyk. Dziorgo? Dziorgo. To może muszę właśnie... Co to tam się dzieje z tyłu? Właśnie ciekawe, czy musi być uprawione, ale to jest chyba uprawowosiewny, nie? Da się zmienić? Chyba się nie da zmienić. Dobra, tutaj widzimy uprawia. A, moment. Wbijemy sobie ten pomad. Ooo, panie. O kurde. Nie no, to mówię, w farmingu takie przybliżenie, żeby było, nie? To też by nadało na pewno uroku. Tutaj jak widzimy w ogóle coś fajnego. Teraz, a nie, no farmingu też tak wprawdzie mamy, najpierw jest tekstura, a później idzie siewu. O, zobaczcie jak to wszystko się rusza fajnie. Szacun dla nich. Kurde, bydlak z niego. Kurde, szkoda, że nie mam tej gnojowicy, no bo chciałem to rozlać, zobaczyć jak to będzie dziorgać. Sieje? Jaką to prędkością? Za szybko, nie? Wbijmy sobie. Fajnie mi się to ustawiło w ogóle. Obroty. Patrzcie, obroty tu ustawia, wszystko i nagle prędkość, biegi sobie zrzuca, tam gdzieś idzie i na skuśkę przezmiedza. Brunhilda, dawaj, pójdę mi się dymać. Pierdalaj. Zobacz, gdzie ona idzie, ty. Jak ty jesteś pijana, niedźwiedzica. Chodź tu, panie, stój pan. Mam idę ratować. Buniu. To hop. No mówiłem, że... O, powiem ci, jest ją. Ty nie chciałabyś rolnika. Za hopa. Zobacz, jaką mam marynarkę stylową. Co ty masz na włosach, no? Uważaj, ino, samochody jadą. O, beczka moja tam stoi. Idziesz pojeżdżać? Czy nie idziesz pojeżdżać? Będziemy wozić sumę później. Wejdź nawet tą beczkę i tam weź to wyciągnij go i do sąsiada, jak uczok przyjdzie, powyciągać trochę. A my jadziemy dali siać, tylko uważaj tam na siebie i no przez pasy nie przechodź. Wariaty tu jeżdżą, taki piękny tu zestaw, jesień zaraz przyjdzie. Halo, stop! Zamknij drzwi. Zamknij... O. Dobra. Co tu jeszcze jest ciekawego? Urwanie maski. O, kierownica taka. Ole fajnie. Dobra, jedziemy z tym. And I no, no. Kurde, nie, w ogóle nie wiem, jak się nagrywa samemu, nie? Powiem wam ciężko. Tyle czasu z chłopakami spędziłem na nagrywaniu teraz tego wszystkiego, że naprawdę zapomniałem tego, jak się tak naprawdę samemu... Co tu jest? O, ale będzie można sobie ujęcia robić, ty. Pa, zobacz, GoPro Hero. Pa, jak skręca, skubaniutki, nie trzyma kierownicy nawet. Urwie tu siewnik z tyłu. Sianie w kółko, bezorkowo. No tak. Dobra, czekajcie. Ja bym to jeszcze powalczył z tą nowicą tutaj. Tu piękne pole jest takie i no nie wpada się. Tylko trzeba byłoby co zrobić. Czekajcie. Ja jeszcze to rozkminię, jak nie rozkminię, to skończymy ten odcinek, potestujemy kiedy indziej. Może obornik Gorka, odpalamy zatorka, coś w tym stylu, nie wiem, zobaczymy. Nie pomogę. Co to jest? Co to jest? Nie wiem, wagi level. O Jezus Maria. Co to? Czekajcie. O coś klikłem. Co to jest? 2000 coś kosztuje. Ale jaja. 51 lat, pracownik pewnie. I 3 miesiące ma. Nie chcę, jesteś za stary. A ty? A ty? A ty? Ty też? Dobra. Demi, o Jezu, coś Demis wziąłem, to nie. Job market. Czyli, że ja się idę do roboty, ty zatrudniasz? Nie wiem, nie wiem, kto to był. Dobra, czekajcie. Ja miałem zrestartować te maszyny, moment. Prr. Angelika, stój. Dobra. Cześć. Glaben, dobra. Kurde, cały czas się zapominam, że... O, gdzie? Gitara? Jeszcze teraz, jeszcze jedna do startowania. Odepnijmy to. I jeszcze jak wiecie, to powiedzcie, jak odpinać drugą maszynę. Sorry. Ale nie umiem. Nie umiem odpiąć, zmienić funkcji, tak jak w farmingu się zmienia funkcję. Tak, żeby odpiąć obydwie przyczepy. Ale teraz idzie. Skubany. Także tu prosiłbym was o dwie opcje, jak się przesiadać i jak odpinać dwie rzeczy. O! Takie drogi będą fajne do wożenia. Z kiszonką będziemy tędy pojeżdżać. Czekajcie, mam ten ciągnik. Pa, zblokował jedno koło, co za wariat. Kurde, blokadę mostu trzeba załączyć. Pa, zoba. Nie chcę dalej jechać. Jest to wsteczne? Jest. Ej, dzisiaj naprawdę w soku jestem, bez lagu. Mam nadzieję, że wszystko u was też jest dobrze. Jest chyba. Zdecydowało się na asfalcie. I no jeszcze odcinek uratowany. No trochę failów było, ale to na pewno wiecie, to muszą wszystko dopracować, bo mi się wydaje, że te pola po prostu jest to błoto zrobione, ale nie tak jeszcze jak powinno być. Nie wiem, może ja za bardzo grę odblokowałem, nie wiem, nie pomogę. Aj, no tak, tu jest skręcanie przecież. Sorry. Fuck. Nie lubię jak ta beczka tak skręca, da się to wyłączyć? Sorry, tu wiem, ruch blokowany jest, został. Sorry. Puść mnie. Sorry. O, nie działa klakson. A ta nasza Angelika tu dopiero doszła, my już ciągnik odblokowali sami. Mariola. Dobra. Pięknie. O, jako ładno idzie to znowu. I no u mnie ona uprząt od wieczorami zawsze. Na 100% to jest ona. Dobra, bo beczka zaraz obalona będzie. Dobra, ty, to ciągnik był za słaby. Na 100% to ciągnik był za słaby. Albo to pole jest zbudowane. O Jezus Maria. Czekajcie. Opuść. Czemu nie chcę to brać? Ty, ja nie mam nic napełnione. Jak to się zresetowało, to się i... Aj, tam takie to jeżdżenie tylko na około. Dobrze, blisko jest. Podjadziemy na momencie, zapełnił to i sprawdzimy i kończymy odcinek. Także trzeba się spodziewać, że coś niedługo się pojawi, bo chyba tak co około miesiąca coś wychodzi, nie? Tak mi się wydaje, coś tak mi się o uszy ubiło, w radiu pokazywali ostatnio. I ten. I fajnie jakby wyszedł teraz jakiś kombaj, już by żniwa można było robić, już by coś tam ten do tego, tylko że jak pewnie wyjdzie kombaj, to i na przyczepa jaka pewnie musi wyjść. Jestem właśnie bardzo ciekawy, albo do tego obornika jeszcze się będą bawić. Myślę, że jeszcze chwila czasu minie, zanim oni dadzą takie typowe demo z kilkoma maszynami, żeby można było sobie już jakąś serię zrobić. Ajajaj. Ja wjechałem nie tutaj. A ciekawe właśnie, dobra, zobaczymy czy z dwóch stron jest napełnianie. No nawet i dobrze się tak stanęło. Heble. O, drugi pedał mi zaczyna hamujący, skrzypiący. Być. Proszę bardzo. Z lewej i z prawej. No tu jest szacun, w farmingu prawdopodobnie wąż by oplątał całą beczkę i zaczął ją dusić. Myślę, że tak by mogło być, dlatego też napiszcie w komentarzach jak uważacie, że tak jest. A my już z pełną śmigamy, chyba że teraz się zajebie na polu. Bo tak to może być bardzo prawdopodobne, że przez to ona jest taka ciniszko. Tak powiem wam, że ten klasik bardzo ładnie wygląda do tego zestawu. Zresztą ten klas ze wszystkim pasuje. Fajnie, że właśnie poszli w markę klasa, nie? Bo nie ma jej w farmingu tego klasa i nie było. Jeśli chodzi, wiecie, o oryginalne. A tutaj będzie można choć troszeczkę się pobawić z tym. Jeśli chodzi o koguty, no w środku nie migają, ale jeśli chodzi o sam efekt tego, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Ta beczka chyba jako opona przybito jest trochę, chyba nie? Nie wiem co to jej się stanęło. Ale to jakiś drobny wypadek mógł być, albo uraz. Tutaj skrzywienia lancy. Albo właśnie, wiecie, że tu maszyny się psują i trzeba je reperować. Może jest tak, że ona spadła z wysokości i... No coś się wydarzyło. Prosiłbym o rozkładanie szybciejsze. O, tu ciągnie Dawaj! Czekajcie, ja tu muszę iść dopiero... Jak wjadę na pełnej. Ubywa niby. Aha, jest takie, dobra. Dużo szybko, serio? No dobra, niby... Jo. Bo widzę, że mi beczce ubywa. Ale mi ściąga na tamtą stronę. Także dobra. Ważne, że działo. Szkoda, że tekstury żadnej nie ma takiej, wiecie, że się rozlewa i w ogóle tamte lance to już pourywane chyba są. Ja tylko sobie sprawdzę, czy można to naprawić jakoś. Flat. Tu coś jest niby, ale jeszcze pewnie nie jest ta opcja dodana, także mordeczki, ja co? Dzisiaj wam dziękuję pięknie za uwagę. Mam nadzieję, że taki odcinek troszeczkę inny, inaczej zrobiony. Fajnie, fajnie, że wyszło, fajnie, że potestowaliśmy, zobaczyliśmy jakie są błędy, ale też zobaczyliśmy jakie są fajne rzeczy teraz dodane, jakie są nowości i w ogóle. Mam nadzieję, że na dniach możecie spodziewać się farminga, możecie spodziewać się też nowej serii, bo już chyba mam wszystko za Dasiem gotowe. I od Zbycha do Wiecha musi wrócić i to chyba na dwie kamerki, bo nie wiem ile łapek jest u Brączka, ale ja wam dzisiaj serdecznie dziękuję i zapraszam na vloga, bo wiem, że dzisiaj na pewno vlog będzie na kanale, ale czy ten filmik też? Tego się przekonamy. Dzisiaj mamy 12. Drodzy Państwo, Jarosław Kret, dziękuję, psikutas bez na końcu. Na razie i trzymajcie się, piąteczka, cześć!